Hej, hej, witajcie kochani w kolejnym filmie zakupowym. Ostatnio znowu szaleję z zakupami. I co? I może zacznę, taki miszmasz dzisiaj, może zacznę od zakupów z Kika. Kiku, kupiłam sobie pompony. Ostatnio właśnie jakoś tak mnie naszło na pomponki. One kosztowały 6 zł i tutaj jest 2 metry. Takie różowe i takie jasno-niebieściutkie, ale pompony, ale kupiłam sobie jeszcze pompony w innym sklepie, ale po kolei, bo tak jak mam tutaj wyjęte, także pompony na razie na bok. Mam kilka rzeczy z AliExpress. Przede wszystkim kupiłam sobie taki wykrojniczek, taki zawijasek. Bardzo mi się podoba, szczególnie do kopertówek. Teraz go to od razu, jeszcze go nie wyjmowałam, bo on w zasadzie wczoraj przyszedł. Jeszcze nie próbowałam, jak tchnie, ale bardzo, bardzo mi się podobają tego typu wykrojniki. No, AliExpress kupiłam sobie też foremki. Kupiłam sobie takiego kwiatuszka. Jeszcze też, on też przyszedł wczoraj, także jeszcze nie robiłam wycisku. Zresztą jeszcze nie zdążyłam. Tak samo z tej foremki, to jest foremka z wiszącym praniem. Tutaj mamy króliczka, gwiazdeczki. Także nie powiem Wam, jak się sprawdza, ale pewnie jak pojawi się na jakichś pracach, to wtedy Wam powiem, jak się sprawdza. Kolejny wykrojnik, też taki brzegowy, półokrągły, coś takiego. Też mi się, może odsunę. Też mi się bardzo podoba. Także też na pewno będzie w użyciu. Lubię takie wzorki. I kolejną rzeczą z AliExpress. O, spadło mi. Kolejną rzeczą są kwiatuszki na taśmie. Tylko takie troszkę inne, takie bardziej jak margeritki, stokrotki. Nie wiem, ale jest ich dużo. Fajnie. Znaczy dużo, grubo, dużo płatków mają. Bo tutaj nie wziąłem sobie dużo, wziąłem na razie na spróbowanie, czy to w ogóle mi się spodoba. Kolejne to jest, byłam w Intermarsze i tam były dziurkacze i to jest taki malutki dziurkacz kwiatuszka i mi czasem brakuje takiego malutkiego właśnie, żeby sobie zrobić kwiatuszka i na niego tylko przykleić perełeczkę, właśnie takiego malutkiego mi brakowało i on był niedrogi, więc sobie wzięłam. I teraz tak, zakupy w APS Craft. I tutaj tak, jestem i zadowolona, i niezadowolona. Już Wam mówię, co, jak i dlaczego. Zacznijmy od tego, że kupiłam sobie płytki. Płytki do Big Shota, bo ja Big Shota mam już jakiś czas. I moje płytki woją o pomstę do nieba, więc zakupiłam sobie zamienniki. Zobaczymy, jak się będą sprawdzać. Zamówiłam sobie, no właśnie, pompony. Zamówiłam sobie białe, niebieskie i beżowe. Te mam różowe i taki inny niebieski, widzicie? Widzicie? Czy nie widzicie? Widzicie. Inny rodzaj niebieskiego. Także teraz pomponów mam full. W zasadzie jak zamawiałam te, to zapomniałam, że mam te. O różowych pamiętałam, o niebieskich nie pamiętałam. Ale to nic, bo ten niebieski będzie mi bardziej pasował do albumu, który zamierzam w najbliższym czasie zrobić dla małego chłopca. Także pompony tutaj są do pozwijania. Kolejną rzeczą, jaką sobie zamówiłam, to jest foamiran. Zamówiłam sobie foamiran beżowy, zielony i czerwony. To już zielony i czerwony z myślą o grudniowych poesencjach. I teraz nie wiem, czy widać. O, widać. Widzicie, ten różowy pięknie się błyszczy. On ma taką piękną, błyszczącą fakturę. Ja jestem ciekawa, czy ona zostanie po nagrzaniu żelazkiem. Ale jest naprawdę. I jest bardziej, w rezultacie jest bardziej taki bordowy. No taki jak, w zasadzie taki jak są po esencje na żywo. Co ja sobie jeszcze zamówiłam? Zamówiłam sobie wykrojnik, taki banerek. Ja go popatrzyłam od Moniki Ikonki. Wydaje mi się, że fajna sprawa, napis w środku. 24 zł, także nie był mocno drogi, a przydatny bardzo. Zamówiłam sobie takie półperełki, bo już mi się skończyły, a z tych często korzystam. Zamówiłam sobie nity.
bo takich nie mam, a one fajnie wyglądają do tagów, zwłaszcza, że ja bardzo bym chciała zrobić sobie swój pierwszy junk journal. Bardzo mi się ta idea podoba i one będą idealnie pasowały. Zamówiłam sobie takie serduszka do prac ślubnych, takie serduszka zawieszki. Zamówiłam sobie narożniki i tutaj nie wiem, moje myślenie i liczenie to po prostu muszę sobie domówić, bo zamówiłam sobie 6 zamiast 8. Ale też fajne, lubię takie miedziane. Zamówiłam sobie sznurek biały, on tam jako do wypełnienia prac. Myślałam, że będzie troszkę grubszy, ale też spoko, też ujdzie, też zawsze gdzieś tam przy kwiatkach, przy kompozycji fajnie to wygląda. I tutaj mówię, że jestem nie do końca zadowolona, bo nie zamawiałam tasiemki z napisem thank you, tylko z napisem it's a boy. Wiecie, ta taka z niebieskim napisem it's a boy. No ale trudno, dostałam thank you. Być może im się skończyła, ale mógł mi ktoś o tym powiadomić. To może wybrałabym sobie jakąś, która mi się przyda, prawda? A to niekoniecznie się przyda. Już jestem z powrotem, bo moje chłopaki przerwali mi nagrywanie. Ostatnie zakupy to Lemoncraft. W Lemoncrafcie kupiłam sobie taśmę. Fajna jest ta taśma, polecam Wam ją. 11 zł, ale zobaczcie, jakie jest dużo. Ja już jedną zużyłam, znaczy jestem na finiszu, ale miałam ją bardzo długo. Długo mi służy, dlatego wzięłam sobie no, kolejną, ale bardzo fajna. Cóż ja tu jeszcze wzięłam w Lemoncrafcie? W Lemoncrafcie robiłam głównie zakupy z myślą o albumie dla małej dziewczynki. Więc wzięłam taką różową wstążkę. Nie wiem jeszcze, czy zrobię z niej zamknięcie, czy co z niej zrobię, no nie wiem, ale bardzo mi się spodobała, bardzo fajna. Tutaj jest koronka, krateczka i kawałek białego tiulu. Także tak, kolejną rzeczą są tekturki. Tekturki z laserowelowe. Śpi słodko. Tutaj mamy napis śpi słodko, mamy śpiącego dzidziusia na księżycu, śliniaczek, jakieś body, spodenki, buteleczka, bardzo fajne. Tutaj mamy pranko, też fajnie to wygląda. Tutaj mamy baby girl, stópki, kwiatuszki, agrafki, też super. I tutaj mamy kolejny baby girl i też takie motywy, jest łoseczek, jest konik, jest grzechotka. Także to też fajnie na pewno wykorzystam. Kolejną rzeczą są badziki z fabryki dekoru. Our Little Girl, My Family, I'm Growing Up i Moments of Joy. One bardzo będą mi pasowały do tego albumu. W ogóle album mam już w głowie, muszę się za niego zabrać. W zasadzie za chwilkę po nagrywaniu tego filmu zabieram się za album. Wziąłam sobie elementy powycinane z fabryki dekoru. Tutaj widać. Widać, jakie, przepraszam za trząsawki. 44 elementy. I ja wzięłam sobie też tą kolekcję. Zaraz Wam ją pokażę i to będzie mi idealnie pasowało. Bardzo fajne są te słoniczki. Cóż ja tu jeszcze wzięłam? Poza papierami wzięłam jeszcze po Amiram. Po Amiram wzięłam sobie biały i różowy. O, trochę białego, trochę różowego. I znowu trochę białego. Ten jest troszkę inny. Któryś był jedwabny, któryś był irański. Już nie pamiętam, że później będę się jemu dokładniej przyglądać. Famiran już mi się skończył i ciągle ciężko jest znaleźć biały Famiran. Jak jest już, to biorę. Dobra, i teraz tak. I teraz już zostały mi papiery. Więc tak jak mówiłam, już je wyjęłam z folijek, bo oglądałam sama. Pierwszą kolekcją jest właśnie fabryka dekoru Little Elephant. I oglądamy. Widzicie dobrze? Nie, o tutaj, dobra. I tutaj mamy elementy do wycięcia, jak zawsze na pierwszej stronie. Przepraszam. Także tutaj te słoniki są mniejsze niż te tutaj do wycięcia, także też fajnie. No
i mamy kolejna strona, mam mój włos, moje włosy blond. Tutaj mamy, tak jak zawsze, że to jest druga strona tej. I bardzo mi się podoba połączenie różu z szarością i pewnie to będzie element taki wiodący w tym albumie. Także tu mamy kropeczki różowe i szare. Tutaj mamy chmurki. Chmurki. Później mamy serduszka. O. Kolejna. Oj, nie mogę. O, ta mi się bardzo podoba. Bardzo fajne gwiazdeczki. I tutaj śpiące słoniki. Love you to the moon and back. Czyli kocham cię na księżyc. I z powrotem. Bardzo fajna. Miętowy kolor z dmuchawcami. Ale będzie fajny album. Już się nie mogę doczekać. Już za chwilkę do niego siadam. Tutaj mamy elementy kwiatowe. Tutaj takie jakieś ciapki, nie ciapki. To mi się kojarzy z owocem granatu. Chyba granatu. Żółte paseczki w tą albo w tą stronę, jak kto woli. I tutaj znowu miętowy papier. I oczywiście paseczki. Tutaj mamy tagi. Z drugiej strony po angielsku. O, to fajnie. Fajnie, to się przyda. Tutaj też tagi i z drugiej strony po angielsku. Bardzo ładna jest ta kolekcja. Bardzo mi się podoba. Tutaj mamy tagi z drugiej strony po ukraińsku. I tutaj też po ukraińsku, a tu po angielsku i po ukraińsku. Bardzo fajna jest ta kolekcja. I też z myślą o tym albumie wzięłam sobie drugą podobną kolekcję. Jak wiecie, jak znacie moje filmy, moje albumy, to wiecie, że ja lubię łączyć różne kolekcje w albumie. Nie robię tylko i wyłącznie z jednej. I kolejną kolekcją jest też Fabryka Dekoru. My Teeny Sparrow. I to jest kolekcja dziewczynca, bo jest też taka chłopięca. Czyli mój maleńki wróbeleczek. I tutaj mamy też dwa w szarościach. I zaczynamy. Znowu elementy do wycięcia. Te ptaszki, śliczne są te ptaszynki. Też na pewno gdzieś je tutaj wkomponuję. I to już trochę inny układ papierów. Ale dobrze, zacznijmy od tego. Tutaj mamy szare domki. Nie domki, karmniki dla ptaków. Ptaszki, o jaka fajna drobnica. Z drugiej strony mamy kwiatuchy na takim miętowym, pistacjowym tle, taki seledynowy, taki no, miętowo-seledynowo-pistacjowy. Tutaj mamy serduszka i kwiatuszki. Też bardzo fajnie będzie wyglądał, a z drugiej strony fale miętowo-białe. No i znowu właśnie tak jakoś nie po kolei było w tej kolekcji, bo ten papier już był i ten papier też już był. Kolejne to mamy, widzicie, ptaszki na takich gałązkach. Ktoś już pokazywał tą kolekcję, tak właśnie kojarzę po tych ptaszkach, ale nie pamiętam kto. I z drugiej strony mamy wiatraczki kolorowe. Tu mamy listeczki kolorowe. I taką żółtą stronę, takie paseczki żółte, przechodzące od najjaśniejszego po aż taki limonkowy kolor. Tutaj mamy jakieś kwiatuszki czy truskaweczki. Ciężko powiedzieć, co to jest. Na szarym tle bardzo fajne, różowe, białe i też takie limonkowe. I z drugiej strony takie jakby powycinane frędzelki z papieru. Bardzo fajny jest ten papier. O, ten też ktoś to już pokazywał. Właśnie nie kojarzę kto. Dobrze, i tu znowu się papiery powtarzają. No i oczywiście paseczki. Może Monika pokazywała tu kolekcję? No nie wiem, mniejsza z tym. Nasz mnie, mały orzeszek, fajnie, bardzo fajny. Będzie bardzo fajny, wesoły, pozytywny album. I tutaj jest fajnie, bo tagi są z jednej strony, mają miejsce na zapiski, a z drugiej są białe. Pierwszy raz się spotykam z tym w Fabryce Dekoru. Zawsze było z dwóch stron. I tutaj też mamy po angielsku i po ukraińsku. I tu też mamy tagi z drugiej strony czyste. I tu też po angielsku i po ukraińsku. Po ukraińsku, po angielsku.
Zakupów to jest tyle. Jeszcze chciałam powiedzieć o gratisie, jaki dostałam z Lemoncraft. Oczywiście zaspędzone w naszym file wysyłamy dziś motyle. To już dostałam drugi raz. Ja motylki kocham, uwielbiam i na pewno je wykorzystam. Ale dostałam też zapas paseczków. I tutaj mam dwa takie same po polsku i po angielsku. Życie jest lepsze w górach, życie jest lepsze na basenie, życie jest lepsze w lesie, nad morzem i nad jeziorem. Fajne, nie widziałam jeszcze tego nigdzie. No i tutaj paseczki. I tutaj z tych paseczków najbardziej mi się podoba, powiem wam, tutaj fajne lilie, pasek lilie. Najbardziej mi się podoba, o ten jest fajny też. O ten to mam, taki mam, jeszcze go nawet nie zużyłam, będę miała dwa. Także kilka tych paseczków. Paseczki są fajne. Też często je używam. Gdzieś tam zawsze staram się wkomponować. O, i ten jest fajny. Serduszka, a z drugiej strony, patrzcie. Miłość, cytaty. Nie wiem, z jakiej to jest kolekcji, z jakiej firmy. Ale tutaj mamy fajne. Niech słowo kocham jeszcze raz z ust twych usłyszę. Tutaj mam ja ciebie kocham, świat się zmienia. Nie obiecuję ci wiele, bo tyle prawie co nic. A kiedy będziesz moją żoną umiłowaną, czyli tutaj mamy mamy kawałki wierszy naszych, naszych polskich poetów i są takie no idealne na kartki ślubne, na jakieś prace ślubne, bardzo fajny paseczek, także super gratis dostałam. Dobrze, i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o moje zakupy. Jeszcze tam coś idzie do mnie z AliExpress, ale to pewnie wam pokażę przy okazji następnych zakupów, bo też na pewno jakieś będą. A teraz już co, żegnam się z wami i zabieram się za ten słodziakowy album. Także spodziewajcie się go za jakiś czas na moim kanale. Dziękuję wam za uwagę, zapraszam do subskrypcji. I co, miłego dnia, wieczora wam życzę. Pa, pa!